Kolejne już mistrzostwa szkół średnich piłki ręcznej za nami. Dziewczyny ze szkół ponadgimnazjalnych mogły wykazać się zręczną grą oraz zakwalifikować się do kolejnego etapu. Już 23 marca cztery najlepsze drużyny zagrają w Wałbrzyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mistrzostwa Wałbrzycha szkół średnich, czyli ponadgimnazjalnych, piłkę ręczną dziewcząt. Dzisiaj jest środa, 14 marzec, w piątek eliminacje grają chłopcy i 23 marca tutaj w piątek na hali Osiru zapraszam, zagrają cztery najlepsze drużyny żeńskie i cztery najlepsze drużyny męskie, szkoły średnie, piłka ręczna. Drużyna dziewcząt z trzeciego liceum wygrała 8-1 z zawodniczkami ze szkoły numer 10, co pozwala im przejść do kolejnego etapu. Moja drużyna, czyli drużyna z trzeciego liceum, wygrała 8-1 ze szkoły numer 10. Dziewczyny ze szkoły numer 10 broniły bardzo dobrze, no ale okazało się, że nasza szkoła jest lepsza w ataku. I wynikiem tego wygraliśmy 8-1. Dzięki temu będziemy mogli przejść do następnego etapu, czyli finału tutaj z Wałbrzycha, a następnie, jeżeli nam się uda, to do półfinału strefy. Pomimo ogromnych starań wychowawców i trenerów nie możemy mówić o najwyższym poziomie sportowym, ponieważ w Wałbrzychu piłka ręczna nie jest tak popularną dyscypliną sportową jak w innych rejonach, a największą bolączką jest brak klubu. Jedna najlepsza drużyna wychodzi dalej, czyli będzie nas reprezentować dalej w rozgrywkach dolnośląskich. Przyznam się, że akurat u nas piłka ręczna nie jest popularną dyscypliną sportu w Wałbrzychu, nie ma klubu, tak więc troszeczkę poziom na pewno nie jest tak wysoki jak we Wrocławiu, w Legnicy czy w Jeleniej Górze, czy nawet w Lubinie, gdzie jest ekstraklasa piłki ręcznej. Tak więc u nas w Wałbrzychu troszeczkę gorzej, ale na pewno nauczyciele przygotowali swoje drużyny bardzo fajnie i naprawdę bardzo mądrze, bo to jest tak gra naprawdę przy takim poziomie najwyższą mądrość. Same zawodniczki traktują rozgrywki nie tylko jako rywalizację, ale również dobrą zabawę. Sam mecz nie był aż tak ciężki. Moim zdaniem był do wygrania. Aczkolwiek się w tym roku nie postarałyśmy, ponieważ miałyśmy słabszy skład. Kilku zawodniczek nam brakowało. Na bramce też nie mieliśmy zbyt ciekawych osób. Dziękuję. Było dobrze, ale byłoby lepiej, gdyby dziewczyny miały swój macierzysty klub w Wałbrzychu.